Witam Państwa na kolejnym filmie Niebocentryzmu. Dzisiejszy film jest wstępem do całej serii filmów, które chcę zrobić, ponieważ przez pół roku zawsze się coś w temacie działo. Niektórzy mogliby pomyśleć, że jak zrobiłem ostatni film, to już więcej filmów nie będę robił, ale okazuje się, że no nie za bardzo. Ja już wcześniej zapowiadałem, że zawsze filmów miałem 10 do przodu. Ale tutaj nie cała sztuka, powiedzmy, trzepać jakieś tam filmy, ponieważ no, warto zwrócić uwagę na takie kwestie, które się naprawdę przesuwały do przodu i które są najciekawsze i dopiero wtedy zrobić film. Pół roku minęło i na przykład tak, w kwestii geodezyjnej pojawiły się doświadczenia z laserem. Też to trzeba przedstawić. Kwestia optyki poszła na tyle do przodu, że możemy dzisiaj z pomocą aparatu fotograficznego pokazać suchą tęczę. Albo wyjaśnić, dlaczego mamy 3 słońca na niebie. Jest takie zjawisko. Wszystko będzie. Mało tego, dowiemy się m.in., że SS-mani byli bardzo religijni. Pytanie dlaczego? Dlaczego jest to związane z niebocentryzmem? Mało tego, zobaczymy gigantyczną mandalę budowlaną wraz z zagospodarowaniem terenu. Dlaczego powstała? Kto ją zrobił? A więc jest szereg pytań, gdzie będzie odpowiedź. Mało tego, tutaj jeszcze w międzyczasie, w tym półrocznym okresie, miałem audycję radiową w radiu internetowym Paranormalium, to jest audycja Teorii Chaosu i Radio na Fali. O, też poleciały dyskusje. Mnie nawet nagabywano, dlaczego nie zrobiłeś tego filmu, tego i tak dalej. Wszystko to się dowiemy. Dowiemy się wielu szczegółów, które po prostu będą potwierdzać to, co mówiłem wcześniej, jak i będą nowe elementy. Na przykład mnie nagabywano taką sprawę, dlaczego nie zrobiłeś o dalmierzach optycznych, artyleria, balistyka i tak dalej. No, wszystko to oczywiście z czasem będzie. Natomiast ten film właśnie jakby tutaj przedstawia tą tematykę, która będzie w serii tych filmów. Oczywiście nastąpił też taki jakby proces, że coraz więcej osób identyfikuje się z niebocentryzmem i twierdzi, że na przykład, to wiele takich opinii było, że oni się zgadzają z niebocentryzmem, bo odpowiada na pytania, które oni mieli wcześniej w życiu, bo im nie pasowało to, to, to i tak dalej. Nie? To też się omówi. Jest szereg myśli, które byłem na blogu, też związane z niebocentryzmem, bo tam jest taki artykuł, dyskusja na temat niebocentryzmu. No i właśnie tam się mniej więcej dowiemy właśnie, co na czym polega. A na przykład między innymi się dowiemy, w jaki sposób robi się przekręt z pryzmatem. O. A więc takie rzeczy dowiemy się, ponieważ zawsze jest odpowiedź dlaczego, po co, na co. A więc no, niebocentryzm musi odpowiedzieć na wiele pytań i nie powinien zadawać jakiejś pewnej luki. Możemy oczywiście pewne rzeczy nie wiedzieć z racji no, braku eksploracji kosmosu przez osoby niezależne, ale to jest nieistotna sprawa. Nam to specjalnie nie jest potrzebne. Zadano mi też takie pytanie, dlaczego tutaj kwestii fizyki nie omawiasz, nie na przykład tych wichrów. Jeżeli by się Ziemia na przykład ruszała, to powinny być wichry i tak dalej. Dają takie przykłady. Na przykład wiadro i duże wiertło. Nie? No to tak obracasz tym wiertłem, że zawsze, że nigdy tej wody w tym wiedrze nie rozwiniesz, nie zakręcisz do takiej prędkości, jak ma wiertło. Zawsze jest jakiś poślizg. A więc no, takie sprawy będziemy się starać, powiedzmy, omawiać. I zauważyłem jedną rzecz, że dużo osób się już nie boi mówić o niebocentryzmie. Kiedyś to była taka bariera, no bo było, wiadomo, polityka opluwactwa, wyzwisk i tak dalej, tam mój adres czy inni niebocentryzmy, wysyłanie do czubków. Ale niestety sprawa się trochę głośna zrobiła, no i trochę zmienili taktykę z tymi czubkami. Więc no, każdy blef tego typu, że wysyłać się do czubków i tak dalej, no ma swoje jakieś tam skutki, ponieważ ludzie widzą, co się dzieje, a więc no trochę zmieniono taktykę, ale już powiedzmy nie jest to taka istotna sprawa, ponieważ no, tematyka nas interesuje i ta tematyka będzie przedstawiana. Ja ze swojej strony co, zachęcam do tych filmów. Nie będę je robił specjalnie długich, żeby po prostu nikogo nie zanudzać jakieś pół godziny, bo to
nie ma sensu. On będą drobniutkie, małe po parę minut. Przynajmniej się tak będę starał. No jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie? Żeby jakoś tam w miarę wyczerpać temat. A więc zachęcam do oglądania. A więc zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy na pewno bardzo ciekawe argumenty. Mało tego, bardzo ciekawe sytuacje. Tego jest naprawdę dużo. Gdyby na przykład ktoś jakby kogoś niecierpliwość wzięła, no to na blogu sobie może przeczytać właśnie o różnych takich kwestiach. Natomiast szereg rzeczy jest nieopisanych na blogu, ale wiem, no i właśnie je przedstawię, a chyba czas na tyle urósł do tego momentu, żeby to ujawnić. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.